Siemandero! Kolejny dzień, kolejne wyzwania. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Hua Hin, czyli w jednym z największych kurortów w Tajlandii, nadmorskich kurortów. I dzisiaj spotykamy się z Januszem i z Grażyną w Tajlandii. Para, która prowadzi również vlog na YouTubie. Od 2 miesięcy, słuchajcie, kupili mieszkanie ostatnio tutaj właśnie w Hua Hin. I dzisiaj jedziemy zobaczyć jakieś atrakcje. Zabierają mnie, żeby pokazać mi jakieś atrakcje właśnie tutaj w miejscowości Hua Hin. Nie wiem tak dokładnie, gdzie pojedziemy, to jest niespodzianka, więc no cóż. Ale zanim pojedziemy, pokażę wam, jaki fajny hotel znalazłem. Znalazłem hotel za 400 batów. Odwracam już kamerę. Słuchajcie, 400 batów. Wszystko się zgadza. Czyściutko. Łazienka. Prysznic. Tylko okazuje się, że wartość 400 batów jeszcze przed weekendem, parę dni temu, była całkiem inna jak 400 batów na dzień dzisiejszy. W przeciągu kilku dni bat podrożał, albo złoty potaniał o jakieś 20%. W tym momencie 100 batów kosztuje 14 zł, jeszcze parę dni temu 100 batów kosztowało 12 zł, więc no, tak jak jeszcze przed weekendem za ten hotel zapłacilibyśmy 40, powiedzmy 8 zł, teraz 4 razy 14, szybko licząc, to jest ile? 40, 56 zł, więc sami widzicie, że 8 zł drożej musiałem zapłacić za ten hotel w przeciągu kilku dni. No nic, takie są realia. Lecimy na spotkanie z Januszem i z Grażyną w Tajlandii. Let's go! No okej, chodźcie, jeszcze wam pokażę hotelik. To jest basen. 400 batów. 56 zł. Nieźle, nie? Jak ja w ogóle szukam hoteli? Wchodzę w Booking i tam jest taka specjalna wyszukiwarka. Where is gym? Thank you. Pokażę wam jeszcze siłkę. Proszę bardzo. Dosyć spora siłownia. Gdzie tu jest jakieś światło? Tutaj. Słuchajcie, dosyć spora siłownia. Bardzo fajnie wyposażona. Jak ja w ogóle szukam hoteli? Wchodzę w Booking, wbijam daną miejscowość, no i sortuję według ceny od najniższej. I tak pojawiają mi się wszystkie hotele od najniższych cen w danej miejscowości. Wybieram sobie najlepszą lokalizację, najlepszą ocenę, no i porównuję stosunek jakości, lokalizacji i ceny i wybieram hotel. Ważne, żeby miał zawsze basen, no i siłka też nieźle. No ale za 50, słuchajcie, 6 zł, a jeszcze przed weekendem by kosztował 48 zł. Taki hotelik, no to jest chyba fajna sprawa, nie? Dobra, oddajemy klucze do recepcji i lecimy na spotkanie z Januszem i z Grażyną. A to jest w ogóle nasza Grażynka, tak? Z kanału. Pokaż się też, pokaż buzię. No, żeby wszyscy. No, to jest, słuchajcie, to jest Janusz i Grażyna w Tajlandii, tak? Tak się nazywa vlog. Zgadza się? No. A tak naprawdę to jest Marta. A Janusz to Janusz. A Janusz to Janusz. Janusz to Janusz. A żeby było ciekawiej, to spotkaliśmy tu prawdziwą Grażynę. Jest z Polski, mieszka tutaj. A, no, czyli wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza. Czyli mam konkurencję. Masz konkurencję, słuchaj, uważaj. Słuchajcie, Janusz kupił motorek z Grażynką za 20 tysięcy batów. Znaczy to jest rower akumulatorowy. Tak. Akumulatorowy, więc na 40 km wystarcza, zasięg jest naprawdę spory i kurczę, jeżdżą sobie za darmo. Jeździmy za darmo. Mało tego, wszyscy na nas patrzą z uznaniem. Tutaj naprawdę ludzie na ulicach pokazują nam kciuk do góry i mówią okej. No fajny pomysł. Zabraknie prądu, to są pedały. To są pedały. A to jest tandem, jeździć. Tak? To jest tandem? Czy to nie, jest tak dwuosobowy? To wygląda, słuchaj, to wygląda. Zresztą jak podjedziesz do nas, zapraszamy na kawę, jak masz ochotkę. Super. Nie ma sprawy, zobaczysz tam. Fajny, naprawdę fajny i myślę, że gdyby ktoś podjął się takiej produkcji w Polsce, to myślę, że by zrobił furor. Rowerki akumulatorowe. Tak. Ale taki dwuosobowy. Który wygląda jak skuterek mały. A. To nie wygląda jak rower. To nie wygląda, to wygląda jak mały skuter.
Okay. Dodatkowo ma jeszcze sporą pakę do ładowania rzeczy, gdzie się naprawdę dużo zakupów mieści. To jest zamykane na kluczyk. Niesamowite. Tam można sobie włożyć. Widzicie? To... Nowa inspiracja. No. No. Myślę, że to byłby dobry biznes. Zresztą tutaj... Ja myślę, że i tak bardziej Was interesują właśnie takie historie niż świątynie, które Wam pokazujemy, słuchajcie, tutaj dookoła. No zależy, jaki to ma target, tak? No właśnie, ale wiecie co, ja pokazuję na przykład plażę, pokazuję jakieś takie właśnie piękne świątynie, piękne miejsca. Słabo ludzie oglądają, naprawdę. Ja pokazuję życie, pokazuję ceny, pokazuję, słuchajcie, nieruchomości, pokazuję koszty życia w Tajlandii. To no, ludzi to bardziej interesuje, prawda? Life niż... Tak. No wiesz, no, ja ci powiem tak, no. Albo robimy National Geographic, prawda, i robimy... Albo po prostu robimy... Życie. Na luzie, tak. Tak. Życie. No to wasze mieszkanie, powiem ci, no to tak jak mówicie, przerosło, kurczę, wszelkie oczekiwania, nie? To było, wiesz, ja ci powiem, tam praktycznie to było wszystko na żywca robione. Okej. Okay. Ja tam tylko, wiesz, poustawiałem, jak kamerę przesuwać, tyle, no z racji swojego tam jakiegoś doświadczenia filmowego i... Zrobiliśmy to tak, bez jakiejś... Ale... Zrobiliśmy to dla znajomych, naprawdę. Dla znajomych, byliśmy no. pewni, że zobaczą to nasi znajomi, którzy ewentualnie wiesz, może to już macie 200 tysięcy znajomych. Tak. No tak, słuchajcie, jak kupić mieszkanie w Tajlandii, no to kurczę, to jest taki temat, który no, wielu ludzi interesuje, bo pewnie wielu by chciało zamieszkać w Tajlandii, nie? Myślę, że tak. No a poza tym... Wiadomo, są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak mówił kiedyś nasz klasyk. Aha. Myśmy znaleźli więcej plusów dodatnich niż plusów ujemnych. Okay. Te plusy ujemne oczywiście mogą kogoś odstręczyć od mieszkania gdzieś daleko od Polski, od rodziny. Wiadomo, więzi rodzinne w Polsce są bardzo silne. Mhm. No ale jeżeli ktoś decyduje się na wyjazd, powiem tak, z własnego doświadczenia wiemy, bo przejrzeliśmy oferty, no powiedzmy emeryckie różnych krajów, które są tutaj w otoczeniu, na przykład Malezji, Wietnamu, tych krajów, które nas ewentualnie potencjalnie interesowały jako nasz cel. Okay. I okazało się, że jednak Tajlandia jest bezkonkurencyjna. Jeżeli chodzi o wizę emerycką. Tak. Jeżeli chodzi o wizę emerycką, o to, co można dostać tutaj za swoje ciężko zarobione pieniążki, które sobie gdzieś tam leżą. Aha. Drugim krajem, który rozpatrywaliśmy, była Malezja. Okay. Ale okazuje się, że te wszystkie programy, Malezja My Second Home, bo tak się to nazywa bodajże, okazuje się, że one są dla przeciętnego Kowalskiego absolutnie nieosiągalne ze względów finansowych. Rozumiem. Po prostu jest tam drogo, to raz. No poza tym... Znaczy oni teraz pogorszyli w ogóle, po pandemii pogorszyli warunki, bo kiedyś to było jeszcze osiągalne całkiem. Tak wydawało nam się, że to jest jeszcze okej, a teraz tak wyśrubowali te warunki, że to po prostu my wymiękamy. Nie daliśmy rady. Czyli krótko mówiąc tutaj w Tajlandii, jakie są warunki? 50 lat, żeby mieć wizę emerycką? 50 plus, to jest podstawa. Jakiś tam stały dopływ... Tak, ewentualnie możesz depozyt mieć jakiś... depozyt bankowy, który musisz mieć 3 miesiące zamrożony przed staraniem się o przedłużenie wizy. I oczywiście ubezpieczenie. W tej chwili zaczęło się od 100 tysięcy dolarów ubezpieczenie, w tej chwili już zeszli do 20 tysięcy dolarów. No więc właśnie, czyli 20 to jest 50 zł miesięcznie. Mniej więcej, jakoś no. tak. A jaki depozyt? Bo pewnie ludzie 800 będą... 800 tysięcy batów, czyli to jest około 100 tysięcy złotych tak. na osobę. Aha. Chodziły takie słuchy, że jeżeli chodzi o małżeństwo, wystarczy mieć jedno, ale różne osoby mówiły różnie, więc na przykład w naszym przypadku woleliśmy mieć 2 osobne konta, na 2 osobnych kontach te odłożone pieniądze. Jasne. Żeby... Zwłaszcza, że teraz bat nie jest mniej stabilną walutą niż złotówka, więc w zasadzie to... No. Można to jako lokatę potraktować, lepszą niż w Polsce tak naprawdę. Zdecydowanie. Tak? Także w zasadzie... No 20% w przeciągu kilku dni, już dzisiaj to mówiłem właśnie, nie? Tak. No. Nie, to jest bardzo źle. No. My na szczęście... Znaczy, zaraz spadnę. Zaraz będzie ubezpieczenie potrzebne. Tak, no my na szczęście jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że mamy ten depozyt, bo drugą taką ewentualnością jest posiadanie mniejszego depozytu, ale później jakieś stałe miesięczne dochody, tak żeby wyrównać tę kwotę do tych 800 tysięcy batów. Więc taka dochód możliwość. 6,5 tysiąca, tak, ewentualnie 65 tysięcy batów. 65 tysięcy batów to jest, lekko licząc, 8 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś ma taką emeryturę, to może bez tej prowizji bankowej, bez depozytu bankowego może sobie żyć.
Natomiast sprawą, która bardzo pomaga w uzyskaniu takiej wizy, jest posiadanie mieszkania. Dlatego, że jeżeli jest się właścicielem mieszkania, to już z definicji sprawa meldunku i sprawa tych innych rzeczy, jak założenie konta w banku i podobnych, jest o wiele łatwiejsza. Jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie, to musi mieć tam dziesiątki podpisów i różnych pism od właściciela nieruchomości, że się on godzi na wynajęcie tej nieruchomości na rok, etc., etc. Więc to jest bardziej kłopotliwe, aczkolwiek część osób woli nie kupować tutaj mieszkania, tylko sobie wynajmować, ale tak jak mówię, jest to więcej biurokracji, więcej kłopotu, jest się w ten sposób zależny zawsze od kogoś innego, prawda? No bo ale plusy dodatnie, plusy ujemne są w każdej sytuacji. Tak, a wiza jest wydawana na rok i potem przedłużana? Tak, czy? Tak, wiza jest wydawana na rok, ta emerycka wiza, potem ona jest przedłużana i wtedy w zasadzie trzeba tylko mieć dwie rzeczy. Zaświadczenie z banku, że się ma tam te pieniążki przez pieniądze, przepraszam, zawsze wrażnika poprawia. Pieniążki, tak. Krakus, typowy Krakus. Dobrze, dobrze, oszczędny, centuś krakowski. No właśnie, więc te pieniądze są na koncie przez 3 miesiące, zaświadczenie z banku, że się takie pieniądze ma, ubezpieczenie, kiedyś nie było w ogóle wymagane ubezpieczenie, no i tyle, no jeżeli się ma własnościowe mieszkanie, no to w tym momencie pokazuje się, że się ma to mieszkanie. Słuchajcie, widzicie, jeżeli macie, reasumując, 50 plus i znaczy 50 lat plus, bo to brzmi jak jakiś program. 500 plus, tak. Jeżeli macie powyżej 50 lat, słuchajcie, i luźne 100 tysięcy, możecie przyjechać do Tajlandii i żyć, słuchajcie, tak, w takich... dwie osoby, to 200 tysięcy. Tak, tak. No i żyć sobie w takich właśnie warunkach na spokojnie, spędzać tutaj emeryturę, tak jak tutaj właśnie Janusz z Grażynką, z Martunią powiedzieli. Marta. Wartością dodaną będzie to, że sobie będą mogli kupić elektryczny motorek. No właściwie rowerek. Tak jest, rowerek, nie? Wartość dodana. Tak, no, jeżeli chodzi o nieruchomości, to co? Będziemy o tym pewnie mówili w naszym Question and Answers, bo przygotowaliśmy troszeczkę takiego materiału, który może Was zainteresuje. Ceny, jak to w tej chwili wygląda, jak to kiedyś wyglądało. Także przy okazji polecam. Wpadajcie do Grażynki, do Janusza na kanał. Lecimy oglądać dalej świątynię? Lecimy oglądać dalej. Dobra, let's go. Słuchajcie, właśnie Janusza pszczoła ugryzła. Pokaż, jest ślad? Nie wiem, jest? Nie, nic nie widać może. Tutaj. Tu. Tak? A jest, no. Ale to ale pszczoła to... Tak, ale ona musiała chyba pod czapkę się dostać, nie? Chwała Ukrainie, słuchajcie. Nawet w świątyni musi być. Peace. Janusz, pokaż ten swój normalnie. Niesamowite. Wyjęty jest akumulator, bo jest na górze, ale słuchaj, to jest pierojsko pojemne. Naprawdę, słuchaj, tu wchodzi... Pierojsko duże, całe zakupy tu wchodzą do środka. Niesamowite. I to 40 km, tak? Tak, 40 km możesz przejechać zasięg. Na jednym ładowaniu. Jeździsz, wiesz co, to tak do 30 na godzinę. No, my specjalnie nie jeździmy szybko, ma kierunkowskazy, klakson, wszystko, wiesz. Amazing bike. Tak. Amazing bike. Amazing bike. Dobre. Prosty. A akumulator? Tutaj się akumulator. Wchodzi, tak, tu wchodzi akumulator. I to nowy, tak? Tak, nowy. Znaczy nowy, no myśmy już przejechali może, ja wiem. Ja wiem, ale w sensie takim, że nie z second hand, nie z... Nie. To jest produkcja w Bangkoku, to jest tajska produkcja. Niesamowite. Tak, Tajowie robią coś takiego i to jest... 20 tysięcy batów, czyli to jest po starym kursie 2400 zł. Tak. Gdzieś na Lazadzie pewnie jeszcze tanie. Tak, używane to, kurczę, no niesamowite. I to 40 km, słuchajcie, to jest... Tak. Zasięg spokojnie. Tak. I to w dwie osoby. Myśmy testowali, a jak tego, to wiesz, to po prostu na pedałach wracasz. Normalnie jedziesz na pedałach. Raz nam się zdarzyło, bo wiesz, on ma tu wskaźnik zużycia i pokazuje baterię. Ile przejechało. A nie masz kluczyka, żeby ten? Wiesz co, jak będziemy schodzili, to wezmę akumulator. To ten. A.
wszystko zamknięte. Zamknięte. No. Wszystkiego jest osobny kluczyk, to jest jedna taka... To jest ten plus ujemny. Tak, plus ujemny, ale da się, można się przyzwyczaić. Ma dość fajne hamulce tarczowe takie, no, jeździ się tym jak na motorku zwykłym, tylko że po prostu wolniej i wiesz, no i ma się kaski rowerowe. A właśnie jaka ten maksymalna prędkość? Wiesz co, no tak około 40 na godzinę myślę, że można byłoby jechać, no. Nie pamiętam ile watów on ma silnik, trzeba byłoby zobaczyć w instrukcji. To już 350, ale głowy bym za to nie dał. Ale już wystarczy, kurczę, wiesz, 40 na godzinę w dwie osoby, nie? Za darmo? W prostej drodze. No, za darmo? Wiadomo, tak, za darmo. Jeździsz za darmo czymś tak. Absolutnie za darmo. No bo tyle, no ileż się ładowanie kosztuje. No. Ja pamiętam, gdzie ja byłem w Auckland w Nowej Zelandii, no to cały Auckland przejechałem właśnie tymi hulajnogami elektrycznymi, ale to one nie były tanie, ja pamiętam. No i zasięg był chyba 15 km, więc musiałem, wiesz, zmieniać co jakiś tam czas, nie? Bo tam max to jest 15 km, ale czasami po 12 km już ten... No. Najciekawsze było, jest to ja zresztą, no, wożę w środku, tutaj mam opis, że gdyby mnie jakiś, wiesz, policjant zatrzymał czy coś, to ja mu pokazuję, tam jest po tajsku napisane, że nie trzeba mieć prawa jazdy. A, że to jest rower. Tak, że to jest rower. To jest rower. No tak, ma pedał, rower elektryczny. Rower elektryczny, tak. Amazing. A co ciekawe, to wygląda z nas daleka jakbyś miał skuter. Niesamowite, naprawdę. Światło stopu ma wszystko, kierunkowskazy, słuchaj. No, a tam są nasze dwa rowery. To już takie zwykłe składaki. Które były tutaj tanie, płaciliśmy chyba po 2000 batów za sztukę, czy nawet mniej. Co ty, ale second hand? Nie, nowe. Po 2000 batów, po 250 tak, zł za składak? Tak. Tylko lusterek nie było. Lusterka to jest mój pomysł, bo ja mam, wiesz, schizę na punkcie obserwowania tego, co się z tym dzieje. Okej. Okay. No i te siodełka są nasze, bo mają bardzo niewygodne siodełka. Więc... No, a tu widzę, kurczę... One były kupione przed pandemią, więc okay. One były u nas na balkonie poskładane przez ten cały czas. Okej. Okay. No ale co, no wystarczyło to pompować. W składach normalnie Wigry 3. Pamiętacie? Wigry 3 oczywiście. Na komunię dostałem. No, basenik. ¥44, a ile zapłaciliście, powiedzcie? W sumie wtedy... 1 600 000 batów wtedy. To jest... Mogę tutaj... Tak, jasne. Jak liczyliśmy ze wszystkim, to 200 000 wówczas. Słuchajcie, 200 000 złotych za takie mieszkanie, nie? 200 000, no. Balkonik. O, jeszcze taki spory ten. Wiesz co, tu jest jeszcze wartością dodaną, bo poprzedni właściciel zrobił takie zasuwane panele antysolarne. Okay. Które można sobie, jak jest upał, to jest południowa strona. Aha. Można sobie wtedy to zasunąć. Słuchajcie, 200 000 złotych i można sobie kupić takie mieszkanie. To realnie w tej chwili pewnie trochę więcej. No właśnie dlatego się pytam, bo w różnych miejscach w Tajlandii są różne ceny. Tak naprawdę najdroższy jest Bangkok i Phuket, prawda? Pattaya myślę też. Pattaya jest bardzo tania. Pattaya jest najtańsza. Wyobraźcie sobie, Pattaya jest najtańsza w ogóle ze wszystkich miast, w jakich byłem. Samui jest droższe, tak? Bangkok najdroższy i Phuket najdroższy. Potem Samui, Hua Hin. Samui, Koh Samui, mówisz? Tak, Koh Samui. Słuchajcie, Koh Samui, powiedzmy, średnie są ceny, ale na w Pattayi takie mieszkanie można kupić już za jakieś 120-130 000 przedtem. Naprawdę, po 1 000 000 batów sprzedawali, 40 metrów. Niesamowite. I to w takich nowych właśnie kondominiach. Tak, tutaj sobie, tak? No, siądziemy sobie, kawkę wypijemy, słuchajcie, i lecę. Jaką kawkę? Rozpuszczalską. Tak, na pewno, bo możemy taką, wiesz. Mamy French press. Tak, taką delikatną, nie. Nie, bo już delikatną. No. Jak płacimy czynsz, to już nas nic więcej nie interesuje. A ile czynsz wynosi? My płacimy 24 000 batów za rok, czyli 2000, tak? Dobrze mówię? 2000 miesięcznie. Tak, 2000 batów miesięcznie. To jest łącznie z internetem wszystko, z wyjątkiem prądu i wody. Okej. Okay. Słuchajcie, akumulatorek wsadzony, tylko nie wiadomo, czy się naładował, tak? Nie, na pewno jest, wiesz, tutaj jest
naprawdę, naprawdę solidny, pojemny. O, no tyle, proszę. Tyle tego jest tam. Wałówkę można wziąć, no, jakieś piwko można wziąć. Piweczko można wziąć, słuchajcie. No. I słuchaj. Do wszystkiego jest osobny klucz. Tak. No, kurde. To jest alarm. To są wszystko klucze do jednego motorka. No, ten jest na przykład do blokady kółka, bo w tej chwili nie jest zablokowany, ale jak się wysiada, to jest blokada kółka i o. I pedałów oczywiście też. Okej. Okay. No, mądre. Mądre. No i oczywiście jest stacyjka. I co ciekawe, stacyjka. Bateria jest nawet ok, widać sobie. Aha. Widać, bateria. A, czyli tylko prędkość, bateria, tak. Światła. A co ciekawe, masz kierunkowskazy, to się tak grze. Naprawdę? Nie można tego wyłączyć? Nie, znaczy teoretycznie gdzieś tam można, ale muszę ci powiedzieć, że to jest całkiem niegłupie. Początkowo byłem wkurzony, że to tak, wiesz, głupio działa. Ale ludzie zwracają uwagę, jak skręcasz. Tak, bo... Jakiś dziwny jedzie, więc... W lewo to jeszcze pół biedy, ale w prawo na głównej drodze skręcać to po prostu... Oczywiście klakson też masz. Kurde, jak... Jak ten... Wow. No i to jest rowerek, autentycznie można jeździć na pedałach. Chcesz się przejechać kawałek? A bardzo chętnie. Proszę cię, poczekaj. Słuchaj, jeździ się na tym banalnie prosto. Poczekaj, kiedy go wyprowadzę. Widzisz, no okej. Tak, powolutku. Dwa razy tak i powolutku jedziesz. Żeby nie było tak jak Conrado Moreno. Kojarzycie na tej, jaką wjechał na scenę? Nie, tak. Conrado Moreno. Tak. Winny, zgrabny, kurczę. No. Bezdźwiękowy. Tak. No, dokładnie. Dlatego dobrze, że ma te, wiesz, przeskręcie. Wiesz co, czekaj, tutaj z tyłu jest, z tyłu jest podstawka. Bo tutaj jest taka. Tylko wiesz co, wyłącz na wszelki wypadek, żeby się nie zerwał. No. Tu jest też nóżka, ale ja z tyłu używam tej podstaweczki. Kurczę. Fajne? Zarąbiste. No. Dobra. Słuchajcie, dziękuję. Dziękujemy, fajnie, że byłeś z nami. Dzięki za wizytę. Super. Bardzo mi miło również. Słuchajcie, i do zobaczenia, miejmy nadzieję, wkrótce. No wkrótce tutaj u nas. Wypadałoby... Tak. To jaskinie, nie? Absolutnie by wypadało. Przygotujemy ucztę. Jak to mówią, wypadałoby się wprosić. My się wpraszamy, pukę też lubimy. Tak, prawda? Tak. Jest koniecznie, żeby było fajnie. To co, no życzymy ci szerokiej drogi i wielu followersów. Tak? Dziękuję i wzajemnie. Dzięki. Trzymajcie się. Trzymaj się. Hej.